Mamy dzisiaj zapewnione prefinansowanie budżetu na ten rok na poziomie bardzo wysokim, 77% tego budżetu, czyli bardzo bezpiecznym. W normalnym roku to byśmy powiedzieli nawet, moglibyście Państwo powiedzieć, a po co aż tak szybko prefinansowaliście Państwo ten dług? Zaczęliśmy robić to przygotowując się od razu, kiedy pierwsze groźne echa do Polski dotarły. To był gdzieś koniec stycznia, początek lutego, bo post factum wiemy dzisiaj, że już w grudniu ten wirus gdzieś tam w Chinach panował, ale chyba Chińczycy nie do końca ujawniali to światu, bo ja w grudniu na pewno o tym nie słyszałem. Gdzieś pod koniec stycznia ta informacja do nas dotarła i tego prefinansowania dokonaliśmy w zakresie ogromnym, 50 miliardów złotych. Ale na ile to wystarczy, te 50 miliardów złotych? Otóż na 6 do 7 tygodni. Na 6 do 7 tygodni. Ale na ile to wystarczy, te 50 miliardów złotych? Otóż na 6 do 7 tygodni. Na 6 do 7 tygodni. Takie są potrzeby wypłaty emerytur, chorobowego, wynagrodzeń dla nauczycieli, dla służby zdrowia. Wszystkie potrzeby bieżące i operacyjne budżetu państwa, nie liczę budżetów inwestycyjnych. Notabene dlatego piąty filar, który zaproponowaliśmy w ramach tarczy antykryzysowej, dotyczy właśnie utworzenia Funduszu Inwestycji Publicznych po to, żeby zrekompensować ubytki inwestycyjne, które w naturalny sposób w każdym kryzysie się pojawiają. Każdy kryzys oznacza zwijanie inwestycji w pierwszym kroku, zwijanie wydatków marketingowych w drugim kroku, a w trzecim kroku, ale bardzo szybko po tych dwóch pierwszych, zwalnianie pracowników. To dlatego właśnie ta reakcja jest bardzo potrzebna, jest bardzo, bardzo szybko. I mając taki zasób finansowy, ja uważam jednocześnie, że musimy dbać o to, żeby móc mieć zdolność do emisji długu w najbliższych tygodniach pomimo tego zasobu. Wyjaśnię dlaczego. Dlaczego tak uważam, dlaczego taką tezę bym postawił. I dlaczego proszę Państwa, Wysoką Izbę, o zaakceptowanie takiej tezy, bo jeżeli Państwo ją zaakceptujecie, to jednocześnie będzie to oznaczało, że jest zrozumienie Wysokiej Izby dla takiego, a nie innego zakresu finansowego poziomu finansowania poszczególnych filarów tarczy antykryzysowej. Otóż nasza polityka fiskalna i budżetowa porusza się w ramach ściśle określonego gorsetu reguł fiskalnych i finansowych całego świata. My, otwierając się na cały świat i korzystając z dobrodziejstw globalizacji w 1989 roku ubiegłego wieku, jednocześnie wystawiliśmy się na pewien czas próby i na ogromne ryzyko względem zdolności do refinansowania polskiego długu. Ta zdolność jest w pełni uzależniona nie tylko od zasobów finansowych naszego państwa, ale w szczególności w takich czasach jak ten, również od zdolności do refinansowania długu i finansowania nowego długu przez zagranicę.